Polskie tenisowe święto trwa. Od poniedziałku wiemy, że będziemy mieli męski półfinał. Dzień później okazało się, że ubiegłoroczna finalistka Agnieszka Radwańska w tym roku jest w półfinale. Jest w półfinale po bardzo trudnym pojedynku ćwierćfinałowym z Chinką na Li. To zwycięstwo do końca wisiało na włosku i miejmy nadzieję, że zbyt wiele Agnieszkę nie kosztowało. Następna rywalka też nie będzie łatwa. Jest to Niemka polskiego pochodzenia Sabina Lisicka, która, pamiętajmy o tym, odprawiła z kwitkiem zdecydowaną, murowaną faworytkę Serenę Williams. Ale z drugiej strony trzeba postawić to pytanie. Jeśli Agnieszka Radwańska ma wygrać Wimbledon, to kiedy, jeśli nie teraz? Nie ma Sereny Williams, nie ma Azarenki, nie ma Szarapowej. Jest Agnieszka Radwańska i kilka bardzo groźnych rywalek, ale nie tych najgroźniejszych. Także miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki i nie ograniczajmy naszych marzeń. Tym razem w kobiecym Wimbledonie naszym celem jest zwycięstwo. A jutro? Jutro ten wielki mecz Łukasz Kubot, Jerzy Janowicz i niech wygra lepszy.